Rozpocząć walkę. Kurde, pytasz, a co to jest za wiedźmin, ty? W jakiejś masce kukolda. Wow! Jeszcze na suporcie Tobi? Kakashi? Ojojoj, ciężki przeciwnik, coś czuję się trafił. Ciężki, a to ja jestem przygotowany. Jak to wyszło? Jest już bardzo serdecznie w Naruto Cross Boruto Ultimate Storm Connection. Walka online, jestem na Connectionie, nie wiem czemu tu przyszedłem, tak osę wpadłem. Zobaczyć co tam słychać, pewnie słychać nic ciekawego, bo co tu może być ciekawego na tym śmierdzącym Connectionie słychać. Pewnie zaraz wyjdę z krzykiem i tak dalej, ale skończyły mi się odcinki na zapas, jak mówię, do Sparking Zero. No muszę coś tam rzucać tego YouTube'a, bo chcę. Pewnie będę chciał ponagrać Sparking Zero jak wyjdzie, więc trzeba coś tu od czasu do czasu usiąść i pograć tego śmierdzącego Connectiona. A powiem wam, tak mi się nie chciało. O kurwa, biedny Psiemek zmusza się do nagrywania, jak on ma kurwa śle. Nie no, XD pierdolę, spoko jest. Walczymy sobie z jakimś tutaj oto wiedźminem, to jest chyba jakaś postać z Boruto. Swoją drogą przyszedł mi dzisiaj 20 tomik Boruto, więc już niedługo poznam tą niesamowitą historię. Dowiem się o co w tym, bo Boruto chodzi, skąd się wziął Baryon Mod. Czemu twoja stara jest taka piękna i dlaczego twój stary właśnie na nią poleciał. Wszystko już będę niedługo wiedział, bo zamierzam przyznać. Ale chyba zanim się wezmę za te Boruto, to jeszcze sobie odświeżę po prostu normalne Naruto. Wezmę sobie taką całą mangę przeczytam. A czemu by nie? Widzę, że tutaj ograł mnie zajebanym Tobim, a ja oczywiście jako ostatni frajer się na to nabrałem. Nie wiem swoją drogą czemu ta gra jest taka cicha, czy ja zawsze ją miałem tak cicho ustawiać, czy nie. Jeżeli nie słyszycie dźwięków z gry, no to niestety przykro mi, ale nie słyszycie dźwięków z gry. Powiedziałbym, że naprawię to w następnym odcinku, ale jakby nagrał następny odcinek, to już dawno o tym zapomnę, więc nie ma tutaj za bardzo co grać, a może kombo złapanie? Wow, chłop uniknął mojego firmowego kurwa! Maci! Ale ściągnął maskę, ale seksiak się ukazał, tutaj kurczę włosy Gerwan z Gliwi rozpuścił, no pięknie wyglądasz, no idź na rebie mody, no Jennifer jakąś na pewno wyrwiesz, zabach bzy jak restu kurde... Z majtek ci będzie się wylewał, wariaci tibiński. Zajebiste uwolnienie, ale tak się uwalniać jak dziwka, no to trzeba być im dziwką. Ej, zapomniałem, że w Connectionie ładuje się sama mana. To jest naprawdę bardzo, bardzo miłe ze strony twórców, że postanowili coś takiego wprowadzić. Gość tutaj spamuje jak debil tym łapaniem. Myślę, że będę się na to łapał, bo tutaj niektóre postacie mają tak porypane te łapanie, że hej. Grałem ostatnio z Pasieką i on tam ma jakąś postać z DLC, bo kupił edycję Deluxe Bogacz na promocji. No i on tam jakiegoś kawakiego testował, tamten to dopiero twórcy popłynęli. No widać, że bardzo chyba chcieli żeby jakiś frajer, jakiś nieudacznik życiowy to gówno kupił. No bo to jest kurde jedyne sensowne wytłumaczenie, jak można takie gówno wprowadzać. I sparynga z powietrza, no niestety sparynga z powietrza nie wyszedł. No niestety, Tobi też kurwa podrzucił mnie jak śmiecia. A spam ręganik taki zwykły, elegancki podziałał, postał żółwia. Kurwo, ty jebana najgorsza. Pa, teraz łapanie, a oczywiście podwójny skok też łapania nie uniknie, no bo co z tego? Balans gierki? A to coś do jedzenia? Nie, to kurde środek antykoncepcyjny, twoja stara powinna zastosować frajerze bitym. No, wracając do tego, no łapanie zajebiste, łapanie mające zasięg kurwa 10 km. Dobrze, że frajer się łapie na spam rengany jakiego stara na choroby weneryczne, więc jest chociaż tyle plusów z tego. Kolejny spam renganik elegancki na mordę, żryj tego spam rengana, kurwa nawet ci smacznego jeżdża, masz jeszcze z powietrza. No boli ty, dawaj łapanie użyj wariacie, o coś nie użył, no to spam renganik z powietrza elegancko. Puśćmy jeszcze lika niego kopnie. Ty, a spam reganik z powietrza ci ktoś zajebał kiedyś? To proszę cię. Spam reganik podstawowy! Niespodzianka! Pa, podwójny skok, znasz te techniki? Podwójne skoki? Klasyka Storma 4, czekaj. Techniki za Storma 4 w tej części nie działają. No ta. Zapomniałem o tym małym, istotnym jakże szczególe. Ale kolejny spam reganik. Patrzcie, uwolni się! Nie! Ej, co działo? Wystarczyło głośno krzyczeć. Neji! Dobrze! Jeszcze mogę się tego Tobiego sprzątać, ale nie można wszystkiego mieć, jak to mawiają, nie? Spam rengan! Dobrze, po raz kolejny debil chciał mnie złapać i po raz kolejny debilowi się nie udało. Cieszę się z tego powodu bardzo. Przebita obrona. No kurwa! Już mogłem chuja wykończyć. No i wykończyłem, 2-0. Pow! Essa, jakby to młodzież powiedziała, nie? Co, chcesz się bić jeszcze raz? Paci, poklaszczę u Rubika. Mówią, że twoja stara dziś nie puści się. Widzicie tego Lee tutaj? Jakiego mam tutaj maskotkę Lee? Muszę sobie brać taką kurde maskotkę Nedziego i Lee kupić. Stary, wanżyk chcesz? Proste wariacie, normalnie mogę ci tutaj skurwić na zamówienie jeszcze raz. Będzie dłuższy odcineczek.
Myślałem nawet zrobić odcinki po jedną walkę, tak jak kiedyś to robiłem, bo już może mi wtedy bardziej się chciało, znaczy chciałoby, no to ja to tak mam, że raz mi się w chuj chce nagrywać, a raz mi się w chuj nie chce i to tak właśnie bywa. Dlatego ja zawsze nagrywam na zapas, żeby po prostu mieć do momentu, aż mnie znowu na to wena nas, nie wiecie. Będąc takim kurde pro elo ziomkiem jak ja, no to trzeba mieć kurde jakieś sposoby. Patrzcie, a skurwie go z ultimate, ale się wkurwi, patrzcie, puuu! Ale teraz siedzi przed kobą i robi tak. I tak krzyczy sobie pewnie i teraz matka wchodzi mu skopa! O kurwa! Matka mu skopa wchodzi do pokoju i mówi: zamknij ryj, gówniarzu! A ten: dobra, dobra, już dobra, użyję łapania na tego psięka. Ale się wczułem kurde w rolę. Czemu ja aktorem nie zostałem? Buu! I tutaj kolejne łapanie i mamy tutaj. Mamy tutaj kombosik grzmocik. Oj, nie wszedł kombosik grzmocik, postała żółwia. No druga walka jest już tutaj defensywnie! Się kurwa uwolniła, się uwolni, co włączył mi się? No oczywiście, że się wyłączyło. A czemu miałoby się kurwa nie wyłączyć? No tak to tutaj działa. Spawnego niespodzianka, niestety nie zadziałał. Dlaczego mam znowu supportów? Nie wiem. Dobra, on nie ma drewna. Kurwa, ja też nie mam drewna. Co tu się stało? Ale to łapanie ma OP. Lee, mówiłem ci, że jesteś kurwą w tym odcinku już? Pewnie jeszcze w tym nie, ale dobra, no to już mówię. Dobra, trafiłem go z tym, ale zjebałem. Ale kurwa zjebałem! Co jest? Monitor włączył? No ten patrzaj z jego stary, chyba go za bardzo mu wjechał na psychę. Przepraszam, nie chciałem, twoja starta złota kobieta, ty kurwą po prostu jesteś. Puuu, powietrza, dobra, obronka przebita, teraz podnosimy chuja, podnosimy go, kurwa podnosi, knedzi mu kajtana sadzi, ja mu łapanie sadzy, kopniak i cyk, 1-0 dla psiemka, proste, formalność, elo. Patrzcie, bitwa na panie, kto użyje łapania? Ja już jest pamregana! Aj, dobra, dostał Kakashi, chociaż tyle. Puuu, z powietrza spawnęganik, elegancki, a jeszcze chciał podbijać, postała żółwia, aj się złapałem, to łapanie, aj się, kurwa złapałem. O, aj, drugi raz się złapałem, no, zamknął mnie w klatce, kurczę. Zamknął mnie w klatce. Jest, o, to było szybkie, już myślałem, że się nie uda, bo już widziałem, że jakieś tam ultimate'a sadził. Już widział, pa, stanie i łapanie użyje. Aj, chciał odskoczyć, no to mu nie wyszło, no to poszedł spawnęganik i puuu z powietrza. Nee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 e
tę kurwę, to już mogłem go nazwać tą powolną kurwę. Próbuję ograniczyć przekleństwo, ale to nie ze względu, bo tam YouTube, bo coś, ale tak po prostu kurwa dla siebie, bo stwierdziłem, że ja ogólnie w realnym życiu, to ja się posługuję kwiecistym językiem. Mówię kurwa dopiero co trzy zdania, nie? A tutaj widzę, jak wróciłem do regalnego nagrywania, długo jak teraz streamuję tym kiku sobie, no to tam to w ogóle się tak rozbestwiłem, że ja potrafię kurwę za kurwą sadzić. Bo ja w ogóle spędzam czas z ludźmi, którzy na przykład nie potrafią wypowiedzieć jednego zdania, żeby nie wtroczyć trzech kurw w nie, więc wiecie, ciężko po prostu jakoś tak funkcjonować tak w miarę sensownie, no ale cóż, jakoś trzeba sobie radzić. Nie! No i znowu na to samo się nabrałem! Znowu wylądowałem kurwa w Bydgoszczy z tym spamręganem. Dobra, Neji, dobrze, spamręga niespodzianka, weszło, elegancki kombo ze spamręganem. Dobra, zrobimy to jeszcze raz, on teraz do mnie podbije. Pa, se odskoczy, a kurwa, no to se skoczyłem. Dobra, Ligo kopnął ładnie, dwa drewno poszły. Kurwa, oczywiście nie w tę stronę poleciał. Co ja odpierdalam, przecież ta walka to jest formalność. Podbij do niego, skurwysynie! Spamręgan! Lii! Spamręgan! Uff, znowu 2-0. Kurde, już prawie by wygrał. Ty, chcesz jeszcze raz dostać na mordę? Tak od buta, paci po klaszcze. Mówią, że twój stary nie jest żulem, nie? Coś tam. O, już chyba ma dość. Patrzcie, o, spierdzielił, zdezerterował. Wypierdolił. Cześć.